Szymon Kołecki dla portalu Fight Sport. Witaj, Szymon. Dzień dobry, witam. Jesteśmy już na, można powiedzieć, końcowym etapie przygotowań Michała Oleksiejczuka. Dzisiaj już go nie ma i jedzie jutro do Danii. Cały okres z nim przepracowałeś. Szymek, jak w ogóle widzisz Michała? No, cały okres przepracowałem z Michałem albo obok Michała, bo różne były akcenty naprawdę. Miał bardzo długie przygotowania i bardzo mocne. Śmiem twierdzić, że najtrudniejsze w jego dotychczasowej karierze, od kiedy trenuje z nami. Dlatego też wcześniej musiał zacząć łapać świeżość, bo naprawdę już na koniec sierpnia był tak umęczony, że trzeba było dać kilka dni więcej na złapanie świeżości niż te standardowe 2-2,5 tygodnia. I praktycznie od początku września już to obciążenie trener Mirek Okniński mu zmniejszał i tak jak w zeszłym tygodniu jeszcze go widziałem na treningach, to już naprawdę bardzo szybko chodzi. Widać, że świeżość do niego wróciła, ma jeszcze, miał wtedy jeszcze 10 dni, dzisiaj na wieczornym treningu pewnie też będzie i jutro po przylocie już w Danii na pewno coś zrobi z szybkościowych rzeczy i najważniejsze, żeby mu szybkość wróciła, bo on umiejętności, to jakby taktykę, wszystko opanował, wszystko ma dobrze przygotowane, świetnie rozpracowane, ale wiadomo, że u niego kluczową sprawą jest świeżość i szybkość, bo on bardzo dobrze na tym bazuje, bardzo dobrze to wykorzystuje, a to już widziałem, mu wróciło. Patrzyłem, w piątek akurat byłem na treningu starczowania i widziałem, że naprawdę ta świeżość jest, robił z trenerem Jackiem Kucharczykiem, ty dzisiaj też robiłeś i u ciebie też widzę, że jakby ta świeżość wróciła, chęć do pracy, chęć takiego no naprawdę przepracowania ciężkiego, bo ten boks wygląda nieźle. To ja cały czas pracuję, już po gali miałem może tydzień roztrenowania w tej marcowej, w której walczyłem w Łodzi. Tydzień roztrenowania na zasadzie, że tam zrobiłem 5 czy 6 treningów, a tak to cały czas pracuję, bo wiem jak dużo mam do nadrobienia i do nauczenia i jeśli się to cały czas robi, powtarza, nie odpuszcza, no to musi wychodzić coraz lepiej. Faktycznie czy tarcze z trenerem Kucharczykiem, czy sparingi, czy walka, czy parter, czy zapasy, uważam, że we wszystkim robię postępy i uważam, że jestem o wiele lepszym zawodnikiem niż byłem w marcu przed walką z Mariuszem. Ale to zawsze wszystko zweryfikuje dopiero walka w klatce. Widzę, że dużą przyjemność ci sprawia ta bokserska robota, tarcze, uderzanie, nie odpuszczasz i też nie opuszczasz jakby kolejek, tak, które serwuje trener, nie trzeba cię motywować do kolejnych. No nie, no ja mam jakby tarcze bokserskie ustalone 2 razy w tygodniu, mamy określoną ilość pracy, którą w ciągu tych 2 spotkań musimy wykonać. Wiadomo, że trener Kucharczyk jest bardzo wymagającym trenerem i jeżeli on wyczuje, że ja już to, co mi narzucił, już robię nie angażując 100% swoich możliwości, to on zawsze coś podkręci, dorobi, dołoży i tak czy owak wychodzę star zawsze wykończony. Uważam, że tarcze są dla mnie najtrudniejszym kondycyjnie treningiem w ciągu tygodnia, chociaż robię też kondycyjne treningi piątek, sobota, no wiadomo, że ciężkie są sparingi, ale wydaje mi się, że tarcze najbardziej pochłaniają moją energię. Ta kontra po zakroku dzisiaj, widziałem, była przerabiana, atutowa akcja kiedyś Andrzeja Gołoty. Chciałbyś, żeby kiedyś weszła? W ogóle bym chciał, żeby akcje bokserskie mi weszły. Tak jak mówię, coraz lepiej mi wychodzą i bardzo lubię boks. Nawet ostatnio się zorientowałem w sparingach, że przestałem mieć zakusy na wywracanie, tylko wolę boksować i bić, i bronić obaleń. I szczerze powiedziawszy, w sparingach już muszę się trochę motywować bardziej do tego, żeby zrobić akcję zapaśniczą, wywrócić i przejść do kontroli, bo nie jest mi to już takie niezbędne, jak było na początku i no, bardzo polubiłem boks. KSW 52, to już nie jest tajemnicą, że prawdopodobnie będziesz na tej karcie walk. Powiedz, Szymon, waga ciężka, waga półciężka, bo też kibice się nad tym zastanawiają się nad kolejnym rywalem. Ty ponoć już go znasz, ale już oczywiście nie będę tutaj drążył tematu, bo wiadomo, są pewne obostrzenia kontraktowe. Natomiast w jakiej wadze ty najlepiej byś się czuł? No ja już wielokrotnie mówiłem, że 93 to jest fajna dla mnie kategoria, ale jak są jakieś inne propozycje, to też ich nie odrzucam. Oczywiście nie mogę potwierdzić, czy będę walczył w grudniu, ani też nie mogę potwierdzić z kimś, bo tak naprawdę to jakby jeszcze nie jest też podpisane, jakby mamy prawie dopięte porozumienie, ale jakby jeszcze nie ostatecznie. Natomiast to, co mogę powiedzieć, no to nie jest kategoria ciężka. Czyli jednak 93 to jest to i też praca z Michałem Oleksiejczukiem to też daje poczucie, że na pewnym poziomie możesz się porównać do najlepszej ligi świata, czyli zawodnika, który w UFC radzi sobie znakomicie, tak? No niewątpliwie treningi z Michałem dają takie porównanie. Oczywiście
Często wprawiają też w kompleksy, bo jednak Michał jest na bardzo wysokim poziomie i niejednokrotnie potrafi, nie angażując 100% swoich możliwości, nam to udowodnić, ale też dzięki pracy z nim szybciej podnosimy, a ja przynajmniej, swoje umiejętności. Także pracując z zawodnikiem na takim wysokim poziomie, jakby nie obawiam się w ogóle walczyć z przeciwnikami, którzy, no wiadomo, że do niego mają daleko. Rozmawialiśmy już wielokrotnie na temat pojedynku z Owincem Sandpru. Rozpracowaliśmy to jakby na czynniki pierwsze. Tu nic nowego się nie pojawiło. Myślisz, że ta walka będzie tą. Ja typuję, że to może być najcięższa walka w dotychczasowej karierze Michała, jeśli chodzi o UFC. Nie mówię o innych walkach oczywiście. A jak ty na to patrzysz, tak już na chłodno, zbliżając się do tego finiszu po przepracowanym okresie? No bo kto jak to, ale ty i trenerzy największą macie wiedzę, przebywając cały czas z Michałem na sali, tak? Nawet nie przy Michale, z trenerem Mirkiem Oklińskim czasami jeszcze dyskutujemy nad różnymi rzeczami. Mirek jest na tyle mądrym człowiekiem, że zdaje sobie sprawę, że może nie wiedzieć wszystkiego i czasami nawet swoich zawodników podpytuje, co myślimy na temat taktyki, którą ułożył, na temat zadań, które robi i tak dalej. I żeśmy rozmawiali i ja generalnie uważam, że Owens mógłby wygrać z Michałem, oczywiście ciosem zawsze każdy może wygrać, bo trafiony cios, no to wiadomo, może osłabić, przewrócić i wtedy może być ciężko, ale bardziej większą miałby szansę Owens, gdyby Michała zmęczył, a ja uważam, że nie da się Michała zmęczyć. Na pewno nie jest w stanie tego zrobić Owens. Ktoś, kto by większą presję narzucił, w większym tempie, może Cormier, to tak, mógłby Michała zmęczyć, ale nie sądzę, żeby to był Owens i z tego też względu myślę, że Michał sobie poradzi. Czy to będzie jego najcięższa walka? Myślę, że jego pierwsza walka z Rountree była dużo cięższa niż ta, która go czeka. Nie dlatego, że Rountree był na wyższym poziomie, tylko myślę, że Michał jest teraz po prostu lepszy, ma lepszy gameplan ułożony i jeżeli to wykona, to oczywiście ona może potrwać dłużej niż poprzednie walki, może nawet dojść do werdyktu, ale myślę, że nie będzie tak wyniszczająca jak z Rantim i myślę, że Michał sobie doskonale poradzi. Patrząc na Owensa, to jest taki największy facet, który do niego wyjdzie gabarytowo i to też może być problem, ale Michał chyba z reguły będzie miał wyższych przeciwników, bo tej wadze trudno znaleźć niższego. No może poza Szwedem, tak, Ilirem Latifi. No, on na pewno będzie jakby niższy od niego, ale ten Kanadyjczykiem chyba walczył. Ten Kanadyjczyk też ma chyba tam z 1,90 m. Owens ma chyba z 1,92 m. To już nie są takie duże różnice, ale no, my tutaj mamy jakby duży komfort, bo mamy duży przekrój zawodników. I czy Kevin ma 1,97 m, waży 130, jest ciężki, czy mamy chłopaków, którzy mają po 1,90 m, 1,92 m i miał specjalnie dobranych. Jeszcze przyjeżdżali, przecież Michał Pasternak też jest wysokim zawodnikiem, może nie ma 1,92 m, ale prawie 1,90 m ma. Także mieliśmy tu wysokich zawodników, prawo, leworęcznych, każdy miał swoje zadania i tak jak już mówiłem wielokrotnie, w lipcu, w sierpniu miał bardzo dużo dochodzeniowych walk Michał, pięciu zawodników w ciągu rundy mu się zmieniało i każdy z nich miał coś z Owensa i każdy w swojej minucie czy półtorej starał się to wykorzystać, także myślę, że Michał jest przygotowany i na gabaryty, i na siłę, i na umiejętności, no, pod każdym względem, tak jak mówię. Cios, którego może nie obronić, który może zaskoczyć, to może zaskoczyć każdego. Każdy może usiąść i to uważam jest jedyna szansa Owensa, żeby wygrać z Michałem. Myślę, że w żadnym innym przypadku nie będzie miał takiej możliwości. Szymon, za nami gala KSW 50, przegrana Antka Chmielewskiego. Trochę rozczarowanie, bo dzisiaj rozmawiałem tu przez chwilę z Antkiem, no i widać było, że jest to rozczarowanie. Jak ty oceniasz ten werdykt? Niewątpliwie, no, dla mnie werdykt błędny. Ja oglądałem tą walkę. Wiadomo, że jestem jakby emocjonalnie trochę z Antkiem związany. To jest mój kolega, z którym trenuję już ponad 2,5 roku i od którego się dużo nauczyłem, który mi dużo pomógł w MMA i wiadomo, że zawsze sercem będę sędziował walki Antka, ale jak obejrzałem to później na spokojnie, przeanalizowałem, też porozmawiałem z wieloma ludźmi, miałem kilka spotkań z różnych dyscyplin z ludźmi, to każdy twierdzi, że werdykt był niesprawiedliwy, że Antek powinien wygrać i ja liczę, że ten werdykt Antkowi prędzej czy później, nawet bez jego werdyktu, bez jego protestu zostanie oddany. No, na to liczę, na jakąś głębszą refleksję, bo Antek tą walkę wygrał i nie wiem, czy poza sędziami, którzy dali ten werdykt, czy ktokolwiek widział inaczej. Może coś niestrawnego zjedli.
Nie wiem, nie wiem. No, to już nie chcę spiskowej teorii dziejów dopisywać. Wiadomo, że nasz trener miał i ma duży konflikt z jednym z właścicieli federacji, ale to aż tak daleko nie chcę iść, bo to już naprawdę byłby jakiś obłęd, gdyby właściciele federacji mieli wpływać na sędziów, żeby dwukrotnemu mistrzowi KSW w jubileuszowej 50. walce kończącej karierę wpływać na wynik. Myślę, że nie. Myślę, że sędziowie nie wszystko widzieli tak, jak moim zdaniem powinni i powinni się zreflektować, albo nie wiem, no, jakoś rozpisać tą punktację i nam udowodnić, że to my się mylimy. Przecież każdy się może pomylić, ale ja uważam, że Antek wygrał i werdykt był niesprawiedliwy. O, taka wersja, gdyby nawet Antkowi przyznano to zwycięstwo, może protest, czy coś w tym rodzaju, czy powiedzmy organizacja sama podjęłaby sama z siebie taką decyzję, to jednak nie to samo, co tam w Anglii być i mieć uniesione ręce w górze. Ty zresztą znasz to uczucie ze swojej kariery, kiedy dowiadujesz się o tym, że jesteś mistrzem, bo ktoś dał ciała na jakimś innym polu, tak? Dokładnie. No ja po 8 latach dostałem złoty medal olimpijski, zostałem nagrodzony Polskim Komitecie Olimpijskim, ale muszę powiedzieć, że po zmianie wyniku mimo wszystko czułem wielką satysfakcję i ogromną przyjemność. Także jeżeli by była szansa, żeby ten werdykt Ankowi odwrócić, to myślę, że on na pewno by to przyjął z dużym zadowoleniem. Tak jak powiedziałem, z tego ostatnia walka jubileuszowa 50 na KSW 50 w polskiej organizacji, gdyby ta walka jeszcze była równa, no to można, ale ona nie była równa. Antek wygrywał i zasłużył na zwycięstwo. Szymon, podczas tej gali posypało się mnóstwo zestawień, mnóstwo takich nowych typowań, też przewidywań, bo tutaj powiedzmy zaprezentowano kilka nazwisk. Głównie mam tutaj na myśli walkę Mariusza Pudzianowskiego i Erko Yuna. Co w ogóle myślisz o tej walce? Ciekawe zestawienie. Uważam, że to jest bardzo dobre zestawienie i przede wszystkim dobre dla federacji, bo ono na pewno zarobi na siebie. Jest tak, i uważam, że robiąc galę w nowym kraju, w nowym mieście, trzeba dać kogoś, kto jest znany, na kogo ludzie przyjdą, bo oczywiście z całym szacunkiem dla zawodników, którzy się wywodzą z Bałkanów czy nawet z Chorwacji, to oni nie zapełnią tam hali, nie są tak znani jak Mariusz Pudzianowski i uważam, że świetny ruch wykonał tutaj chyba Martin Lewandowski, że zaangażował już w tą galę Krokopa. On nie będzie walczył, bo zakończył karierę, ale jeżeli on będzie promował tą galę, to ona na pewno odniesie duży sukces i uważam, że warto mu zapłacić za promowanie gali w Zagrzebiu. I myślę, że to są dobre ruchy, a walka wieczoru, o ile się nie zmieni, ale choćby jedna z głównych, Mariusza z Erko, na pewno na siebie zarobi, to uważam, że jest dobry ruch federacji. Mariusz w tym pojedynku będzie faworytem, czy ze względu na doświadczenie, czy raczej Erko Jun? No bo trudno coś powiedzieć tak naprawdę o Erko Junie. Oczywiście on z każdym występem jakby pokazuje, że ma potencjał, ale tak naprawdę no, mało doświadczenia jeszcze mimo wszystko, mimo że trenuje z dobrymi zawodnikami. Ja uważam, że Mariusz będzie faworytem i to zdecydowanym z kilku powodów. Erko wygrywał swoje walki albo trafiając przeciwników, albo tak jak w przypadku Popka, kiedy Popek próbował go obalić tak niefortunnie, że sam się znalazł na ziemi i jakby Erko to wykończył. No Mariusz nie jest takim słabym zawodnikiem w zapasach jak Popek, że sam się nie wywraca, ma dobre zapasy, a w związku z tym, że jakby nie ma najlepszej stójki, o tym wie, to bardzo dobrze chroni głowę. I bardzo ciężko jest Mariusza trafić, o czym zresztą sam się przekonałem. I myślę, że Erko go nie trafi. Mariusz umie dobrze trzymać gardę i ręce w górze i jednocześnie wywierać presję. I myślę, że po prostu trzymając gardę dojdzie prędzej czy później do tego Erko i sprowadzi go na ziemię i tam już będzie go kontrolował i no raczej go nie wypuści, chyba że to będzie pierwsza, druga minuta, to wtedy jeszcze każdy może wstać, ale tym się też umęczy. Także uważam, że Erko nie ma defensywnych zapasów na tyle dobrych, żeby z Mariuszem móc wygrać, uważam, że wygra Mariusz. Erko jest mniej więcej twoich warunków fizycznych, też podobna waga, bo on oscyluje wokół tej wagi 93, troszkę tej do 100 kg. Ta różnica kilogramów też będzie na korzyść Mariusza? Znaczy Erko w ostatniej walce, o ile pamiętam, tam 95 czy 6 kilo ważył, to jest mniej, bo ja ważyłem 102,5. Poza tym, no myślę, że ja jako ciężarowiec jednak prezentuję trochę większy poziom siłowy i Erko też jest niższy, bo on ma poniżej 1,80 m, ma 1,84 m, także te 6
5-6 centymetrów jest na moją korzyść, także warunki fizyczne mimo wszystko ja miałem dużo lepsze do tego, żeby się z Mariuszem przepychać, bo i masa, i siła, i wzrost, i też presja, którą narzuciłem. Natomiast, tak jak powiedziałem, uważam, że tutaj kluczem będą zapasy. Myślę, że Mariusz po kilku ciosach, może kopnięciach, prędzej czy później albo jego sprowadzi, albo wybroni jego sprowadzenia, ale raczej go sprowadzi i go będzie utrzymywał i myślę, że tak gdzieś w połowie drugiej rundy, może pod koniec drugiej powinna się ta walka skończyć na korzyść Mariusza. Mariusz mówił wcześniej o rewanżu, ty też wspominałeś o tym rewanżu. Chyba dobry ruch też, że nie od razu macie ten rewanż, bo jednak mimo wszystko każdy z was gdzieś pozna coś nowego niż gdzieś tam będzie w tym żelaznym schemacie rewanżów, tak, z jednym przeciwnikiem. Ja już wielokrotnie mówiłem, że jeżeli Mariusz będzie chciał rewanżu, to z szacunku do niego oczywiście na ten rewanż się zgodzę. Natomiast uważam, że to jest bardzo dobry ruch, że nie walczymy teraz ze sobą. Mariusz ma dobrego przeciwnika, federacja musi na tej walce w Zagrzebiu też jak gdyby sobie odbić te włożone pieniądze w zawodników i w organizację tej gali, także on jest tam potrzebny. Ja oczywiście bardziej rozpoznawalny jestem w Polsce, dlatego myślę, że zawalczę na polskiej gali. Także uważam, że to są bardzo dobre ruchy federacji, a jeżeli do rewanżu dojdzie, to na pewno już nie w tym roku. Fizycznie będziesz pracował do końca, czy jeszcze do końca, czyli mam tutaj na myśli ten termin gali 52, czy jeszcze zrobisz jakąś przerwę taką, żeby dać odpocząć mięśniom, gdzieś na chwilę chociaż złapać tego oddechu i nowej świeżości przed tym BPS-em, tak, tym okresem startowym bezpośrednio przed samą walką? Myślę, że jakichś tam większych przerw nie będę robił, ponieważ ja trenuję dobrze, trenuję solidnie, ale nie wchodzę w taki moment, gdzie jest przeciążenie organizmu. Jak czuję, że już jestem mocno zmęczony, to sobie trochę odpuszczam i regeneruję się bardziej. Tak mógłbym powiedzieć, że na 85% moich możliwości trenuję już tam szósty miesiąc od walki właśnie w Łodzi. Natomiast jak przyjdzie te ostatnie 8 tygodni do walki, to wkręcę to na 100% i ja nie potrzebuję żadnego odpoczynku. Czuję się dobrze, psychicznie jestem w bardzo dobrej dyspozycji. Zresztą psychika to była zawsze moja największa broń i odporność. Także jestem gotowy do ciężkiej pracy, jestem gotowy do następnej walki, nie mogę się już jej doczekać, także nie potrzebuję żadnych przerw. Czyli co, czekamy teraz na najbliższe wydarzenie, no, najważniejsza walka waszego teamu w tej chwili, Michał Oleksiejczuk i to też, jeśli Michał zwycięży, tchnie nowego ducha, no niewątpliwie, bo to jest coś niesamowitego. Tak naprawdę to myślę, że w opinii światowych powiedzmy mediów, światowych fachowców jednak Owens będzie faworytem, a Michał będzie tym kopciuszkiem z Polski. Być może, ale to nigdy nie jest najważniejsze. No wiadomo, że Owens jest doświadczonym zawodnikiem, walczył o pas z Jonesem. To są rzeczy, których nie można bagatelizować. Należą mu się wielkie słowa uznania, bo jest wybitnym sportowcem w MMA i na pewno zasługuje na to, żeby być faworytem, ale gdyby faworyci w sporcie zawsze wygrywali, to nikt by tego nie oglądał i to byłoby nudne, a ja myślę, że będę miał okazję z bliska obejrzeć zwycięstwo Michała, bo sam się do Kopenhagi wybieram, lecę już w piątek, wrócę w niedzielę, także będę go dopingował na miejscu i myślę, że tym razem, nawet jeśli Michał nie będzie faworytem, no to wygra underdog. No właśnie, miałem cię o to zapytać, ale tak mówię spokojnie, bo gdzieś wcześniej rozmawialiśmy o tym, mówiłeś, że bierzesz taką opcję. Decyzja chyba w ostatniej chwili teraz podejmowałeś. Nie, ja już tam gdzieś z miesiąc temu podjąłem, tylko po prostu w zeszłym tygodniu kupiłem bilety, lecimy z żoną w piątek. Ja chciałem lecieć w sobotę i w niedzielę wrócić, ale żona mówi, że ona na mniej niż dwa dni to nie jedzie, bo ona bardziej turystycznie niż na galę, chociaż Michała zna, lubi i będzie mu na pewno kibicować, to przy okazji ją Kopenhaga też interesuje, także no na dwa dni polecę, a w Kopenhadze będzie dużo zawodników, będzie z kim w piątek potrenować, może się tam kogoś znajdzie. Pierwszy pobyt na gali UFC był? Na UFC jeszcze nie byłem, to będzie mój debiut. No to i w charakterze widza. W charakterze widza, ale mam nadzieję, że może niekoniecznie kiedyś w przyszłości. Nie, nigdzie się nie wybieram. Na razie mam świetny kontrakt z bardzo dobrą organizacją, minimum najlepszą w Europie i na razie się nigdzie nie wybieram, jest mi dobrze w KSW. No żeby jeszcze tylko werdykty były sprawiedliwe. Oby. Jeżeli ja będę miał swoją następną walkę, to przez 2,5 rundy, jeżeli będzie taka potrzeba, będę realizował zadanie taktyczne, a jeżeli dojdzie do połowy trzeciej rundy, to wtedy po prostu rzucam wszystko na szale, na werdykt sędziów, postaram się nie liczyć.
No wczoraj oglądałem konferencję Mayrbecka Hasijewa i organizacji ACA. Tam też były mnóstwo narzekań właśnie na sędziów, na wymianę składów, na dobieranie i na werdykty, które potem przypadają, więc myślę, że to nie jest tylko polski problem. Nie, absolutnie nie. No przecież UFC ostatnio był w walce wieczoru, bodajże tam dwie gale wstecz, był tam taki, no, można też dyskutować, czy był sprawiedliwy wynik, także no, no są, no chyba teraz też w walce w Meksyku też nie wszyscy się zgadzali z wynikiem w walce dziewcząt, także no. Co akurat uważam, że tu sędziowie nie zawalili, to ewidentnie był, werdykt był prawidłowy, bardziej bym się nie zgodził w walce Moreno z Aszkarowem. Tutaj dla mnie to był werdykt, to był skandal, no ale to może po prostu każdy ma inny ogląd. Nie, no ale to i na KSW też się zdarzy. Ja uważam, że to, jakby werdykt Anka nie był jedynym dziwnym werdyktem, bo jeden z sędziów dał zwycięstwo Zombiemu w walce z Parkiem. Ja oczywiście na STS-ach postawiłem dyszkę też, to postawiłem na Zombiego, ale no, nie uważam, żeby on wygrał i myślę, że 3-0 powinna, czy że jednogłośna decyzja powinna być na Parka i podobnie w walce wieczoru też De Vries no, powinien wygrać jednogłośną decyzją, a też była niejednogłośna decyzja, także myślę, że sędziowie nie byli w najlepszej formie tego dnia w Londynie, ale tak jak już o tym mówiliśmy, każda organizacja czasami się z tym boryka i to jest po prostu ludzka rzecz się mylić. Skoro już wspomniałeś, no to chyba najsłabsza walka w KSW od długiego czasu i tak patrząc na twoje możliwości, czy Mariusza Pudzianowskiego, to też chyba bez szans byście nie byli przy takich możliwościach, przy tym co zaprezentowali, rzeczywiście walka walce nierówna. Oczywiście, walka walce nierówna to była bardzo walka taktyczna, to tak naprawdę spotkało się dwóch zawodników, którzy lepiej się czują w parterze. To była walka dla koneserów, bo klincz, podchwyty, kontrola pod siatką i różne rzeczy można było no, wychwycić, obejrzeć, przeanalizować. Natomiast dla widza to była walka no, bardzo nudna i nie dziwię się, że w międzyczasie ludzie zaczęli wychodzić. Ja oglądałem ją z zaciekawieniem, bo zawsze liczę na jakiś zwrot akcji, na jakieś dobre obalenie, na jakąś walkę może w parterze, ale też było na co popatrzeć, bo De Vries naprawdę świetną kontrolą się wykazał też pod siatką w długich momentach, jednak wywierał jakąś tam presję. No, ale faktycznie ciosy, które wymieniali między sobą, to no, były takie bezbarwne. Szymon, niewątpliwa przyjemność rozmowy z tobą i moglibyśmy wszystkie gale odmawiać, bo już zaczęliśmy wchodzić w ten ciąg. Dziękuję bardzo. Ja jeszcze bym chciał powiedzieć, że dla mnie najlepsza walka tego wieczoru to była Pietrzaka z Soldiczem, bo w ogóle też liczyłem, że Pietrzak wygra tą walkę. No, mimo, że wszedł tam na dwa dni czy trzy przed, to uważałem, że jego zapasy i jego wydolność będą w stanie pokonać i wygrać przeciwnika. No, okazało się za mało, ale w trzeciej rundzie już pokazał, że przełamał, że poszedł do przodu. Uważam, że jakby to było 5 rund, miałby szansę wygrać, ale może by też Soldic na się rozkładał siły, bo naprawdę mocno się w pierwszej rundzie umęczył, bo te ciosy to naprawdę były jak gromy z nieba, zarówno lewa ręka, jak i lewa noga, to straszne, że on tu wytrwał, ale ta walka mi się najbardziej podobała i cieszę się, że ona w ostatniej chwili weszła na kartę. Muszę przyznać, że dokładnie mam takie same odczucia i uważam, że ta walka uratowała galę. Podobnie zresztą jak Drikusa z Joltonem, która troszkę niezauważenie przeszła, ale bardzo dużym zainteresowaniem angielskich kibiców się cieszyła. Ciekawe starcie, no i cóż, takie walki właśnie ratują galę, a czasami te dla koneserów niestety zanudzają. Bywa, bywa. Miejmy nadzieję, że jak my będziemy walczyć, to będzie więcej fajerwerków. Ja mam nadzieję, że i koneserzy będą mieli o czym porozmawiać i fajerwerki będą też. Także dziękuję bardzo, Szymon Kołecki. Dziękuję, pozdrawiam, do zobaczenia.